Witamy, witamy na Crypto Bros. Bardzo fajny, zielony dzisiaj dzień. Gemini, jak wspominaliśmy wcześniej, czyli ta firma, która praktycznie od wszystkim dawała pożyczki i płaciła procenty i inwestowała głównie przez Three Arrows Capital, które upadło. No to Gemini, dobrze mówię Gemini? Genesis, właśnie, nie Gemini. Genesis, no właśnie stwierdziło dzisiaj, że jednak nie dadzą rady i ogłosili bankructwo. I chyba na to czekał rynek krypto, żeby mieć to już za sobą. I ładnie dzisiaj idziemy ponad 5% na Ethereum i na Bitcoinie. Prawie 8% na Avalanche i niesamowite, prawie 12% jesteśmy na Solanie. Więc bardzo, bardzo fajnie. Oczywiście, jeżeli byście oglądali Crypto Bros regularnie, zdobywali wiedzę tak jak należy, z dnia na dzień, na czas, to byście wiedzieli, że należało ładować magazynki w tokeny w grudniu. Jakbyście sobie obejrzeli właśnie ten filmik na samej górze tutaj, Bitcoin i trudny rok 2022, analiza rozważania i czy jesteśmy na dnie, wtedy właśnie pokazaliśmy Wam bardzo wiele ciekawych dowodów, że chyba jesteśmy w tym, między innymi biorąc, biorąc pod uwagę cykle, że raczej na pewno jesteśmy blisko tego dna, albo najprawdopodobniej na tym dnie. Wiadomo, że Bitcoin tam w czerwcu, czy tam parę tygodni temu był za 15 tysięcy, w grudniu był za 16, no ale to o 500 dolców nikt się kłócić nie będzie, tak? No, i to się okazało strzałem w dziesiątkę, czyli patrzcie, ten film był miesiąc temu, dokładnie miesiąc temu w grudniu. Oprócz tego wszyscy teraz szaleją, bo sztuczna inteligencja, bo AI. A popatrzcie, był filmik, że sztuczna inteligencja w końcu ukazuje się światu. I można było popatrzeć na te tokeniki, jak właśnie Singularity, jak Ali, Alethea i tak dalej. I się zainteresować. I może coś w razie czego sobie dokupić. I uwaga, popatrzcie, ponad miesiąc temu mówiliśmy o AI, które wystrzeliło również teraz w styczniu. Czyli już miesiąc temu macie cały miesiąc, żeby spokojnie sobie zająć pozycję, dokupić te tokeny na rynku, jeżeli oczywiście oglądacie nas regularnie. Wciskacie na lubię, komentujecie coś. My jesteśmy otwarci tutaj na Wasze dialogi, żebyście zapytali jakieś pytania, żebyście nawiązali jakiś kontakt, żebyście byli aktywni. No bo przez to nam się bardziej chce to robić i częściej chce się to robić. Pewnie zauważyliście, że rzadziej teraz filmiki wrzucamy, no bo raz nic się nie działo, a dwa, ile razy można mówić kupuj, kupuj, bo jest tanio. Jak nie kupisz, jak Ci mówimy, no to 100 razy Ci możemy to powiedzieć, to i tak nie kupisz. Teraz pewnie będziesz kupował, ale no jesteś, że tak powiem, całe 6 tysięcy w plecy. No i nasze ostatnie dwa filmy polecamy o cyklach jako strategii inwestycyjnej. Okazuje się, że cykle są chyba jedną z najbardziej trafnych strategii, jeśli chodzi o długoterminowość. I oczywiście kryptozakupy z wczoraj. Ale nie będziemy o tym mówić dzisiaj. Dzisiaj mówimy o ciekawym raporcie. Raport Electric Capital, to jest fundusz, bardzo dobry fundusz, o deweloperach właśnie w blockchainach. Co by się zdawało? Polecamy, ten link do tego raportu Wam pod filmikiem udostępnimy, bo jest bardzo długi, tutaj przejdziemy tylko przez kilka rzeczy. Wydawałoby się, że rok 2022 będzie rokiem, gdzie nie będzie aktywności. Ale w krypto, cykliczność krypto ma to do siebie, że właśnie w rynkach niedźwiedzia deweloperzy są najaktywniejsi, a w rynkach, gdzie ceny lecą w górę, oni są mniej aktywni, no bo wszyscy teraz wtedy myślą o kasie. I popatrzcie, 2022 był niesamowicie bardziej aktywny niż jakiekolwiek lata wcześniej. Popatrzcie na liczbę deweloperów. 2020-2021 byliśmy na tym poziomie, 12 tysięcy deweloperów na blockchainach. A patrzcie, w tym momencie jesteśmy tutaj aż 26 tysięcy, więcej niż dwukrotność z roku 2021 aktywności deweloperskiej w kryptowalutach, gdzie by się zdawało, że ceny są nisko, nikt już nie jest zainteresowany krypto, a tu popatrz,
podwoiła się ilość nam deweloperów. Także no tutaj nawet potwierdzają 22 tysiące aktywnych miesięcznie deweloperów. Ok, idziemy dalej. Tu jest bardzo, bardzo to jest szczegółowe, więc nie będziemy aż tak szczegółowo chodzić. Popatrzcie, 2022 jest to najbardziej aktywny rok, jeśli chodzi o rozwój oprogramowania deweloperów kiedykolwiek. Najgorszy rynek pod względem cen jest najlepszym rynkiem pod względem rozwoju protokołów. Ot taki bajer. Dlatego takie raporty warto czytać. Elektryk Kapital jest naprawdę dobry i tego typu rzeczy naprawdę no, są niesamowite, bo każdy by się spodziewał, że okej, ceny w dół, to nikt nic nie robi. A to jest zupełnie inaczej. No tutaj wchodzą w szczegóły. Ja bym chciał przejść do konkretnych tutaj protokołów. I tutaj jest informacja, że społeczność deweloperska na Ethereum jest 2,5 raza większa następnej społeczności deweloperskiej właśnie deweloperskiej. Tutaj mamy ekosystemy z 300 plus deweloperami, którzy pracują w pełnych godzinach. Ethereum rosło we wszystkich protokołach. W Ethereum, w Polkadot, w Kosmosie, w Solanie i w Bitcoinie. Przejdziemy dalej. Tutaj mamy projekcje. Aptos i Sui są najszybciej rosnącymi, jeśli chodzi o pełne godziny, społecznościami deweloperów. Tutaj mamy porównanie Arbitrum, Osmosis. Tutaj mamy The Graph. Popatrzcie. The Graph, niesamowicie dużo deweloperów i Falcon. Dodaj. A teraz top, jeśli chodzi o... No wiadomo, Ethereum jest największe. Druga, to tutaj może być szokiem dla niektórych. Drugi największy system, największy ekosystem deweloperów to jest, uwaga, Solana. Solana, która została zamordowana w roku 2022, jest drugim ekosystemem pod względem ilości deweloperów. To ta deweloperów, proszę, ilość deweloperów na Solanie. W najgorszym roku dla Solany praktycznie się podwoiła, 83% wzrosła. Gdzie później mamy Polygon, Cosmos i Polkadot. Tutaj mamy ładne projekcje, żeby dojść do, chyba tutaj z poziomu Ethereum, jak to projektuje, jakie są projekcje. Popatrzcie, mamy czterech praktycznie liderów, jeśli chodzi o aktywność deweloperską i to warto sobie zapamiętać. Najważniejsze protokoły obecnie na rynku, czyli chcemy mieć te protokoły, chcemy inwestować albo bezpośrednio w protokół, albo w jego ekosystem. I oczywiście, jak zobaczycie, nie wiem, 2 albo 3 miesiące temu mówimy o Solanie, że Solana nie umarła i Solana, poza Ethereum oczywiście, to jest numer 1, jest blockchainem numer 2, jeśli chodzi o rozwój deweloperów. Avalanche niestety się nie załapał, ale nam się wydaje, że Avalanche przez to, że ma subnets, te subnets nie wliczają się w te wszystkie kalkulacje, także Avalanche powinien tu być, bo właśnie te subnety są chyba osobno liczone. No ale dodamy tu Avalanche i mamy Solanę, Avalanche, Cosmos, Polkadot i Polygon. I skupimy się tylko na tych czterech. Możemy sobie dodać oczywiście Arbitrum, które się dopiero rozwija. I naprawdę nasze portfolio bardziej będzie tutaj działać niesamowicie w następnym ryneczku byka. Także polecamy, zobaczcie sobie ten całość tego raportu. Niesamowite rzeczy, niesamowicie szczegółowe. No i te najważniejsze właśnie, czyli czy coś się na tym protokole buduje, czy jest aktywność, to wiadomo, aktywność deweloperska w roku niedźwiedzia znaczy, że będą fajne rzeczy, protokoły do wykorzystania w rynku byka. A co za tym idzie, jak będzie dużo fajnych rzeczy na tym protokole, to i ceny pójdą tego protokołu w górę. Pozdrawiamy.